W tym odcinku będzie trochę nietypowo. Po pierwsze, nie będzie napraw, będzie tylko prezentacja sprzętu. Po drugie, nie będzie to sprzęt klasyczny z dawnych lat. Tym razem zaprezentuję Wam coś zupełnie nowego, świeżego, ale wyprodukowanego przez firmę mającą już bogate tradycje na rynku audio. A tą firmą jest Technics. Wielu z naszych widzów domaga się, aby w odcinkach na tym kanale pojawiał się także sprzęt nowy, a nie tylko starocie. Ale aby móc prezentować sprzęt nowy, musiałbym takowy po prostu kupować w sklepie, a niestety na to mnie nie stać. Również moi widzowie raczej nie przyślą mi sprzętu nowego do naprawy, ponieważ sprzęt taki, nawet jeśli ulega uszkodzeniom, no to jest oddawany do serwisu gwarancyjnego. Jest jeszcze inna droga, czyli dostarczanie sprzętu nowego przez producentów do testów dla takich kanałów jak mój. Tutaj niestety też tkwi pewien problem, bo zazwyczaj takie prezentacje widzowie często postrzegają jako reklamę sprzętu na kanale. Tak źle i tak niedobrze. Aby móc Wam jednak pokazać coś nowego, coś co można kupić dzisiaj w sklepie, musiałem to jakoś rozwiązać. Po prostu przed zrobieniem odcinka przekazałem do producenta informację, w tym przypadku do polskiego przedstawiciela firmy Panasonic, po prostu odbyłem z nim rozmowę telefoniczną, że będę w odcinku prezentowany sprzęt oceniał jak najbardziej obiektywnie, bez słodzenia, bez ukrywania jego wad, no i nie chcę pobierać za prezentację żadnych opłat czy też prezentów, no i vice versa, ja również za to nie płacę. Korzyścią dla obu stron ma być po prostu sama możliwość prezentacji i przedstawienie sprzętu widzom. Moja propozycja została zaakceptowana i myślę, że jest to dosyć uczciwe podejście. Zatem tym razem sprzęt całkiem nowy i pochodzący z bieżącej produkcji firmy Technics. Tak, Technics wciąż istnieje jako firma i nadal produkuje sprzęt audio, jeśli ktoś nie wiedział. W porównaniu z dawnym Technicsem, dzisiaj oczywiście oferuje on nam znacznie skromniejszą ofertę niż kiedyś. Na przykład jeśli chodzi o gramofony, to nadal mamy kultowy model SL1200 Technicsa, nowszy model, czyli SL1500, no i kilka innych. Nadal mamy referencyjną serię R1 oraz kilka nowszych produktów. W roku 2020 Technics zaprezentował nowy model wzmacniacza, który się nazywa SUR1000 i który mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję Wam zaprezentować, oraz nową odmianę, czyli wersję Mark II urządzenia o nazwie Ottawa SC-C70. Jest to urządzenie zaliczane do tzw. kombajnów all-in-one, czyli wszystko w jednym. Mamy też Ottawę SC-500, czyli podobny kombajn z podłączanymi kolumnami i mamy również urządzenia nieco przypominające typowe głośniki Bluetooth o nazwie Ottawa. Ja otrzymałem do testów produkt, który nazywa się Ottawa SC-C70. Właśnie w nowej wersji MK2. Jest to urządzenie, tak jak wspomniałem, typu all-in-one, ale zasługuje ono już chyba w pełni na swoją nazwę, bo ma rzeczywiście wszystko w jednej obudowie, łącznie ze wzmacniaczami i głośnikami wewnątrz obudowy. Firma Technics pisze, że sprzęt należy do serii premium. Jest to urządzenie fabrycznie nowe, wyjęte z pudełka, zatem tym razem nie będziemy nic naprawiać. Zacznijmy od zapoznania się z jego wyglądem. Ottawa SC-C70 jest urządzeniem średniej wielkości i na pierwszy rzut oka wygląda jak duży odtwarzacz CD, zwłaszcza że rzuca się w oczy na górze przezroczysta klapka, no i pod spodem mamy napęd dla płyt CD umieszczony na wierzchu urządzenia. Ale oczywiście ten sprzęt ma znacznie więcej możliwości niż tylko odtwarzanie płyt CD. Jeśli chodzi o wygląd, to muszę powiedzieć, że jest on całkiem fajny, chociaż zupełnie nie nawiązuje do wyglądu dawniejszych, starszych modeli Technicsa, no bardziej wzorniczy. Niczo przypomina mi on niektóre starsze urządzenia firmy np. Bose lub nawet Bang & Olufsen, co w tym przypadku raczej nie jest uwagą o charakterze pejoratywnym. Na górnej ściance oprócz napędu CD mamy także trzy okrągłe przyciski. Z lewej strony mamy przycisk Power, a z prawej strony mamy dwa przyciski do zmiany głośności. Oprócz tego mamy tutaj takie sensory, takie pola specjalne, takie dyskretne do sterowania pracą odtwarzacza CD i nie tylko. Z przodu mamy niewielki wyświetlacz. Jest to wyświetlacz typu OLED, świecący w kolorze białym. Obok wyświetlacza umieszczono tutaj dyskretnie gniazdo słuchawkowe na małym jacku. W lewym górnym rogu umieszczony jest niebieski LED informujący o pracy urządzenia. Na szczęście nie świeci on zbyt mocno, jak to się nieraz zdarza. Z tyłu widzimy dwa spore otwory bez refleksu, bo tak jak mówiłem, mamy tutaj zamontowane głośniki w środku i to aż 5 sztuk. Mamy gniazdo zasilające, takie podobne jak w zasilaczach laptopowych. Gniazdo wejściowe AUX analogowe, również na małym jacku. Wejście cyfrowe SPDIF, to jest wejście, nie wyjście. Tutaj możemy doprowadzić sygnał cyfrowy. Jest to gniazdo optyczne. Gniazdo USB typu A, tutaj mamy, dla podłączenia pendrive'a lub dysku twardego. Gniazdo ethernetowe.
do podłączenia internetu oraz gniazdo antenowe dla radia DAB i dla radia FM. To ostatnie jest w formie gniazda typu F. No i na koniec zerknijmy sobie jeszcze na spód urządzenia. Widać tutaj głośnik basowy, taki o średnicy 12 cm, dosyć duży, pełniący tutaj rolę subwoofera i jest on napędzany osobnym wzmacniaczem. Można zatem powiedzieć, że mamy na pokładzie tego urządzenia niewielki, aktywny subwoofer. Obecność tego głośnika powoduje, że należy uważać, na czym stawia się to urządzenie. Ponieważ głośnik jest zupełnie odkryty, możemy sobie uszkodzić membranę lub zawieszenie. Zanim zapoznamy się z możliwościami naszego systemu, kilka słów o najważniejszych jego parametrach. Zacznijmy od wbudowanych wzmacniaczy. Do napędu głośników głównych, czyli dwóch 8-centymetrowych głośników nisko-średniotonowych oraz 2-centymetrowych głośników wysokotonowych, służy wzmacniacz o mocy 2x30W. Wzmacniacz ten jest własnym opracowaniem firmy Technics i firma podaje, że ma on zniekształcenia na poziomie 1%, co sugeruje, że pracuje on w klasie D lub podobnej. Również w takiej klasie pracuje jednokanałowy wzmacniacz o mocy 40 W dla napędu głośnika niskotonowego, tego pod spodem. Głośnik ten ma średnicę 12 cm oraz impedancję 4 ohmów. Tutaj też zniekształcenia THD wynoszą 1%. Odtwarzacz CD może czytać klasyczne płyty tłoczone, CDA, oczywiście CD Audio, oraz także płyty CDR i CDRW. Tuner FM odbiera pasmo od 88 do 108 MHz oraz ma możliwość odbioru sygnału cyfrowego DAB i DAB+. Port USB obsługuje nie tylko pliki MP3, ale także pliki bezstratne, np. takie jak WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD oraz pliki AAC. Urządzenie ma wbudowaną komunikację Wi-Fi oraz Bluetooth, współpracuje z serwisami muzycznymi Spotify, Tidal oraz Deezer. Wymiary tego kombajnu to 450x143x280 mm, a jego waga to 8 kg. Obsługa odtwarzacza CD, no właściwie nie różni się niczym od obsługi innych odtwarzaczy. Tutaj mamy taką sprytną klapkę obrotową, taką pokrywkę, dosyć estetyczną, przezroczystą, dzięki czemu widać w środku obracającą się płytę. Tak jak wspomniałem, odtwarzacz czyta również płyty wypalane oraz płyty CDRW, czyli wielokrotnie zapisywalne. Do obsługi odtwarzacza można używać oczywiście pilota lub tutaj mamy po prawej stronie takie pola, bardzo fajne, takie sensorki jak gdyby, które potwierdzają przyjęcie funkcji takim piknięciem. To piknięcie w razie potrzeby można wyłączyć. Wyświetlacz naszego zestawu jest dosyć mały oraz jednobarwny, ale trzeba przyznać, że jest dosyć czytelny, no bo to jest wyświetlacz typu OLED. Na wyświetlaczu pojawiają się tylko podstawowe informacje, czyli tryb, w jakim pracujemy. Może to być radio, Bluetooth, USB, tak jak widzimy. Nastawy głośności również, jeśli zmieniamy głośność, to również to nam sygnalizuje wyświetlacz. Można też ustawić sobie, że w trybie standby po wyłączeniu będzie pojawiał się tam zegarek. W razie przyciemnienia możemy sobie regulować jakby 3 takie stopnie, o jak widzicie, nie wiem czy to na kamerze widać, ale w rzeczywistości naprawdę się to tak wyraźnie przyciemnia oraz w razie potrzeby wyświetlacz można zupełnie wygasić. Oczywiście do obsługi naszego urządzenia nie mogło zabraknąć pilota. Jego wygląd jest dosyć pospolity, no wygląda jak pilot do zwykłego telewizora, ale jego funkcjonalność, jak się okazało, jest dosyć dobra. Można go obsługiwać intuicyjnie, ja już trochę do niego się przyzwyczaiłem, mimo że mam ten sprzęt dopiero kilka dni. Mamy wydzielone pola do wyboru źródła czy funkcji urządzenia. Mamy pole z kursorami oraz z przyciskiem OK i takimi 4 klawiszami funkcyjnymi, menu, setup, return i info. Mamy duże klawisze do głośności oraz do wyboru funkcji. Mamy klawiaturę numeryczną, mamy przyciski do transportu, czyli play, stop, przeskakiwanie utworów. Mamy specjalne przyciski do funkcji mute oraz do przyciemniania wyświetlacza, tak jak wam pokazywałem. No i w sumie mimo dosyć pospolitego wyglądu, ten pilot wydaje się dosyć funkcjonalny. Do wyboru mamy słuchanie analogowego radia FM lub cyfrowego radia DAB i DAB+. O, tutaj mamy DAB i DAB+. Jak wiemy, na razie w naszym kraju radio cyfrowe DAB to głównie państwowe polskie radio. O, tutaj coś złapało mi, akurat u mnie złapało mi polskie radio Chopin. No i w zasadzie kilkanaście lokalnych rozgłośni prywatnych i to tyle. Duże prywatne rozgłośnie radiowe nie są na razie zainteresowane w inwestowanie w sprzęt i nadajniki DAB+. Zatem pozostaje nam słuchanie radia analogowego,
którego odbiornik na szczęście mamy w naszym zestawie, możemy zaprogramować sobie 30 stacji, ulubionych stacji na zakresie FM i dodatkowo 15 dla zakresu AM. No mi się tutaj nie udało niestety przełączyć tego sprzętu na AM. Nie wiem, czy w ogóle jest tutaj taka opcja. No w instrukcji jest, ale nie mogłem znaleźć. Zakres FM ma dwie opcje. Można ustawić sobie raster stacji na 200 kHz i wtedy mamy zakres od 87,9 do 107,9 lub możemy sobie ustawić raster 100 kHz i wtedy mamy zakres od 87,5 do pełnego 108 MHz. Defaultowo mamy ustawiony raster 200 kHz, no taka ciekawostka. Nie mogło oczywiście zabraknąć funkcji Bluetooth na pokładzie naszego zestawu. Jak widzimy, parowanie urządzenia z telefonem czy z iPodem jest bardzo proste, tak jak normalnie ze słuchawkami, na przykład i wykonujemy polecenia z ekranu telefonu czy też iPoda. Po chwili mamy już połączenie i możemy puszczać sobie audio na głośniki naszego zestawu. Co ciekawe, nasz Technix może być również nadajnikiem Bluetooth, czyli może on wysyłać muzykę na przykład na inne urządzenia wyposażone w Bluetooth. Jeśli chodzi o profil dla połączenia, to definiujący protokoły transmisji, to mamy tutaj A2DP z protokołem AVRCP, czyli protokołem dla sterowania, a wykorzystywane kodeki to AAC i SBC. Zasięg Bluetooth jest określony na około 10 metrów w linii widoczności. Do gniazda USB, które mamy na tylnej ściance, możemy podłączyć sobie na przykład pendrive'a lub dysk twardy z naszą ulubioną muzyką i nawet bez dostępu do internetu możemy mieć wybór ogromnej liczby plików muzycznych, jeśli rzecz jasna dysponujemy taką kolekcją. Jest to interfejs typu USB 2.0, możemy podłączyć tam pamięć o maksymalnej pojemności 2 TB, maksymalna liczba folderów to 800, a maksymalna liczba plików to 8000, tyle widzi urządzenie. Używać można systemu plików FAT16, FAT32 lub NTFS. Tak jak wspomniałem, Technix może odtwarzać większość formatów plików audio, również tych bezstratnych, np. FLAC, AIFF, ALAC, w formacie nawet do 24 bitów 384 kHz próbkowania, a nawet pliki DSD do 11,2 MHz. Producent zaznacza tylko, że nie mogą to być pliki w wariancie VBR, czyli ze zmieniającym się dynamicznie bitrate'em. Poprzez port USB można również aktualizować oprogramowanie, czyli firmware dla urządzenia. Bardzo spodobała mi się funkcja AirPlay na tym urządzeniu, ponieważ mam tutaj MacBooka i na nim najczęściej odtwarzam sobie muzykę i na przykład YouTube'a, to kiedy nasz Technix jest włączony, no to wystarczy w komputerze wybrać sobie jako opcję odtwarzanie przez naszego Technixa. Pojawia się on tam jako urządzenie do odtwarzania dźwięku po prostu. No i już wszystko działa bez problemu, nic nie trzeba parować, nasz zestaw zachowuje się jak karta dźwiękowa podłączona do MacBooka. Oczywiście pod warunkiem, że zarówno MacBook, jak i nasz Technix są podłączone do sieci, do internetu. Co ciekawe, AirPlay ma wysoki priorytet, na przykład jeśli słuchało się wcześniej na przykład z radia, czy Bluetooth, czy nawet z płyty kompaktowej, to po włączeniu AirPlay Technix automatycznie się na niego przełącza. O tym należy pamiętać. Z tyłu urządzenia mamy także wejście analogowe na małym jacku. Możemy sobie tam podłączyć przy pomocy przewodu dowolne urządzenie będące źródłem analogowego sygnału audio. Może to być jakiś, nie wiem, starszy telefon, jakiś starszy iPod, odtwarzacz MP3, a nawet magnetofon kasetowy. Po przełączeniu na AUX po prostu usłyszymy dźwięk z tego urządzenia. Możemy także podać sygnał cyfrowy po złączu optycznym SPDIF, na przykład z odtwarzacza DVD, magnetofonu DAT, minidisk itd. Dźwięk cyfrowy może być tutaj w formacie od 32 do 96 kHz, w formacie 16 lub 24 bitów. Nasz zestaw Technixa może współpracować także z urządzeniem Chromecast, a raczej jego odmianą audio. Chromecasta podłączamy do urządzenia audio i konfigurujemy urządzenie dla naszej sieci Wi-Fi. No i możemy strumieniować sobie dźwięk na podłączone urządzenie, najlepiej przy pomocy jakiejś dedykowanej aplikacji. Tutaj widzimy, że urządzenie chce, żebyśmy sterowali przy pomocy aplikacji. Może to być na przykład aplikacja Google Home lub nawet w serwisach muzycznych Spotify czy innych. Urządzenie ma również możliwość odtwarzania plików z serwerów muzycznych. Służy do tego funkcja DMP. Jeśli skonfigurowaliśmy sobie wcześniej połączenie Wi-Fi w naszej domowej sieci lub po prostu mamy wpięty kabel ethernetowy, to możemy korzystać z serwera plików muzycznych, jeśli mamy taki zrobiony, skonfigurowany w naszej domowej sieci lub w innej sieci. Połączenie Wi-Fi i Ethernet umożliwia nam również dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych oraz podcastów. Możemy sobie stacje
grupować, dodawać do ulubionych, żeby się nie zgubić w gąszczu treści, jakie są dostępne w internecie. Ja sobie tutaj skonfigurowałem, z tego co pamiętam, Radio 357 skonfigurowane. Na szczęście urządzenie wyszukuje nam jako pierwsze stacje lokalne, tutaj w naszym przypadku stacje polskojęzyczne. Dostęp do popularnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, Tidal czy Deezer, też jest obsługiwany przez nasz zestaw. Ale w tym celu najlepiej używać aplikacji w telefonie. No może to być telefon z Androidem lub iOS-em, czyli iPhone. Aplikacja ta nazywa się Technics Audio Center. W przypadku Androida najpierw musimy zainstalować aplikację Google Home. No i niestety chciałem wam pokazać, jak to działa w praktyce, ale nie udało mi się zainstalować aplikacji Technicsa. To znaczy ona niby działa, ale po konfiguracji Wi-Fi na aplikacji Google Home, po wejściu do programu Technics Audio Center, no nie ma już połączenia z Ottawą. No nie wiem, co robię nie tak. Próbowałem kilka razy i na telefonie z Androidem na razie mi się nie udało tego skonfigurować. Zatem niestety nie pokażę wam tego. Podobno działa. Oprócz regulacji głośności, w naszym Technicsie mamy również regulację dźwięku, tak zwany tone control. Kiedy wejdziemy sobie, to możemy regulować, jak widzicie, basy. Możemy regulować sobie tony wysokie oraz, co ciekawe, również tony średnie. Oprócz barwy również mamy funkcję nazwaną remaster. Producent w manualu bardzo barwnie ją opisuje, ale dla mnie jest to coś w rodzaju filtra loudness, ale takiego dosyć subtelnego na szczęście, który no, trochę poprawia wrażenia dźwiękowe. Również ciekawą funkcją jest funkcja Space Tune, która ma, jak widzicie, cztery położenia, czyli Free, Wall oraz Corner. To się wiąże z tym, że kiedy postawimy naszego Technicsa, który de facto jest no, kolumną głośnikową, bo są w środku głośniki, na przykład w rogu pomieszczenia, no to odtwarzanie basu będzie bardziej intensywne niż kiedy postawimy go tak jak teraz stoi, czyli jakby w wolnej przestrzeni, z dala od ścian i rogów pomieszczenia. I za pomocą tych funkcji możemy w pewnym zakresie korygować położenie naszego urządzenia, gdzie ono stoi, ze względu na ilość basów. Ale najciekawszą chyba funkcją jest tak zwana funkcja auto, czyli po jej przyciśnięciu zobaczcie. To jest funkcja, która automatycznie dopasowuje parametry dźwiękowe do miejsca, gdzie stoi nasze urządzenie. Tam w środku oczywiście musi być mikrofon, który mierzył te wszystkie odgłosy, które słyszeliście i jak gdyby dopasowywał cały tor audio, no optymalnie mam nadzieję, w celu wyrównania charakterystyki przetwarzania. A skoro już mówimy o dźwięku, to warto ocenić brzmienie naszego zestawu SC-C70. Zanim jednak zacznę, warto zaznaczyć, no czego można spodziewać się po takim urządzeniu. No na pewno nie dźwięku porównywalnego do brzmienia dużych zestawów głośnikowych, chociaż trzeba przyznać, że no niektóre większe głośniki Bluetooth produkowane dzisiaj potrafią naprawdę zaskoczyć porządnym, solidnym dźwiękiem o mocnej podstawie basowej. Tutaj po włączeniu po raz pierwszy, bez żadnych regulacji, no mówiąc szczerze, byłem trochę zawiedziony. No. Dźwięk z tego zestawu ma kilka mocnych stron, ale moim zdaniem ma też sporo słabości. Po skonfigurowaniu urządzenia, po jego kalibracji, tak jak widzieliście, oraz ustawieniu barwy, dźwięk trochę się poprawił, ale jego charakter pozostał. Zacznijmy jednak od zalet. Zaletą tego zestawu jest naprawdę dobry bas. Dobre odtwarzanie niskich tonów. Schodzą one zadziwiająco nisko i nie mają charakteru takiego subwooferowego, bardzo dobrze sprawdzają się przy słuchaniu muzyki, czego nie można powiedzieć na przykład o większości głośników Bluetooth, nawet tych większych, gdzie basy po prostu męczą po jakimś czasie. Tutaj zestaw pod tym względem naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Oczywiście nie ma tutaj porównania z basem z dużych kolumn, ale naprawdę odtwarzanie niskich tonów jest tutaj lepsze niż w niektórych mniejszych klasycznych zestawach, klasycznych kolumnach. Jeśli chodzi o środek pasma, no to tutaj też nie jest najgorzej, chociaż średnica jest taka trochę plastikowa moim zdaniem, ale nie jest to takie bardzo dokuczliwe. Natomiast najgorzej jest w górnej części pasma. Wysokie tony są takie jakieś przytłumione, a jednocześnie jakby pobrzękują, mają taki niewyraźny charakter, słabo słychać pogłosy w nagraniach, góra pasma dziwnie się tak zlewa, zagrożnie ma powietrza. W dodatku w zależności od położenia głowy względem urządzenia, charakter i siła wysokich tonów zmienia się diametralnie. O ile mamy zestaw na wysokości oczu, no to nie jest jeszcze tak tragicznie, ale kiedy mamy go na przykład na biurku i słuchamy stojąc, no to naprawdę jest słabo. Powodem tego są prawdopodobnie te poziome lamelki, które powodują wielokrotne odbicia dźwięku, takie załamania, rozpraszania dziwne. W dodatku przed głośnikami wysokotonowymi znajdują się tak zwane soczewki akustyczne, którymi chwali się producent.
a które zapewne dodatkowo nie poprawiają jakości wysokich tonów. Zatem apeluję tutaj do konstruktorów Technicsa. Wyrzućcie te dziwne przedmioty i zakamarki sprzed głośników wysokotonowych, a naprawdę będzie znacznie lepiej. Moim zdaniem niewiele zabrakło. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o dźwięk, mogło być naprawdę nieźle, a jest niestety tylko przeciętnie. Całe szczęście, że konstruktorzy nie wpadli na pomysł stosowania tak zwanych ulepszaczy dźwięku przestrzennego, czy jakieś poszerzenia bazy stereo, przeciwfazy i tak dalej. Tutaj na szczęście tego nie ma. Wokale grzecznie lokują się w wyświetlaczu, zatem pod tym względem stereofonia jest w miarę okej, mimo niewielkiego rozstawu głośników. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że od takiego zestawu nie można oczekiwać cudów, ale moim zdaniem niewielkim kosztem można by to było zrobić znacznie lepiej, a tak jest dosyć przeciętnie, żeby nie powiedzieć słabo. Zestaw Technics Ottawa SC-C70 to naprawdę potężny magazyn muzyki. Liczba obsługiwanych funkcji i możliwość odtwarzania jest imponująca, ale po kolei. Zacznijmy od zalet. Największą zaletą moim zdaniem jest uniwersalność urządzenia i jego kompletność. Po prostu kupujemy jeden klocek, podłączamy go do prądu i mamy w zasadzie wszystko. Płyty CD, radio, pliki na USB, serwery, Spotify, Tidal, komunikacja Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast, AirPlay i tak dalej. Dostęp do muzyki tutaj jest prawie nieograniczony. Drugą zaletą jest mnogość ustawień. Można sobie konfigurować urządzenie pod siebie, zarówno z poziomu samego zestawu, jak i z poziomu aplikacji Technics Audio Center, no pod warunkiem oczywiście, że ona działa. Kolejną ważną zaletą jest system automatycznej kalibracji dźwięku, który działa naprawdę fajnie. No i wygląd. Jest on naprawdę niezły i nietuzinkowy. Oczywiście jest to kwestia gustu. Mnie się podoba, chociaż jestem świadomy, że niektóre elementy wystroju nie wpływają korzystnie na dźwięk. A teraz wady. Największą wadą tego zestawu, o tym jeszcze nie mówiłem, jest brak wyjść audio na przykład na zewnętrzny wzmacniacz i kolumny. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego producent nie dał nam możliwości podłączenia tego naprawdę uniwersalnego i wszechstronnego playera do klasycznego zestawu Hi-Fi z dużymi kolumnami. Mówię o bezpośrednim połączeniu, a nie przez jakieś połączenie bezprzewodowe. Wystarczyło dodać dwa gniazda RCA z tyłu i tyle. Niestety nie zrobiono tego i w ten sposób skazano nas w sumie na korzystanie wyłącznie z wbudowanych głośników, a jak one grają, to już wiemy. Kolejną moim zdaniem dużą wadą jest wyświetlacz tego urządzenia. W większości odtwarzaczy sieciowych, które można dzisiaj kupić, nawet tych trochę tańszych, mamy duże, kolorowe, często dotykowe wyświetlacze, na których można umieścić naprawdę sporo informacji. Na przykład umieścić aplikacje typu Spotify, Tidal, czy na przykład okładki odtwarzanych albumów. Tutaj mamy tylko malutki wyświetlaczek jednobarwny, na którym niewiele da się wyświetlić naraz. No i wreszcie wada polegająca na słabym i nierównomiernym odtwarzaniu góry pasma. Kształt płyty czołowej, te lamelki, te zagłębienia powodują, że coś złego dzieje się z dźwiękiem i w dodatku jego barwa jest zależna od położenia względem przodu zestawu, to znaczy zależy gdzie stoimy, to tak słychać. Czy te wady dyskwalifikują Ottawę? Moim zdaniem nie do końca, ponieważ nadal jest to bardzo uniwersalne urządzenie o potężnych możliwościach. Cena Ottawy SC-C70 to trochę poniżej 4000 zł, a więc dosyć sporo. Jednak porównując to z cenami innych podobnych urządzeń znanych firm, okazuje się, że wcale nie jest to tak dużo. Na przykład system Pioneer NC50, mający podobne możliwości, ale nie mający głośników, kosztuje praktycznie tyle samo, a zestawy Naima czy Tiaka są naprawdę znacznie droższe. Czy zatem warto? No to zależy. Jeśli zależy Wam na tym, żeby mieć naprawdę wszystko, cały system muzyczny łącznie z głośnikami w jednym miejscu, no to ten zestaw jest dla Was. Jeśli jednak zależy Wam przede wszystkim na dobrym dźwięku i macie znacznie więcej miejsca w domu, to kupcie klasyczny zestaw, czyli wzmacniacz plus większe kolumny, ewentualnie z odtwarzaczem sieciowym, żeby mieć podobne możliwości, ale wtedy będzie Was to kosztowało trochę więcej. Dziękuję firmie Panasonic Polska za udostępnienie sprzętu do odcinka. Wam dziękuję za jego obejrzenie. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.